Portal biura. Nowości w usłudze dokumenty. W nowej wersji portalu biura udostępniono możliwość przesyłania dokumentów bez konieczności logowania się do aplikacji. Teraz, jeśli jesteś klientem biura, możesz wejść w ustawienia i zdefiniować adres skrzynki e-mailowej, na którą Twoi pracownicy będą wysyłać dokumenty przeznaczone dla księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe. Adres e-mail jest podpowiadany przez aplikację, ale możesz go zmienić na inny, spełniający Twoje potrzeby. Już w tym momencie możesz go skopiować i przekazać pracownikom. Jeśli chcesz być powiadamiany o przesłaniu dokumentów, pamiętaj o włączeniu potwierdzenia dostarczenia dokumentów. Co ważne, przesyłać dokumenty będą mogli tylko ci pracownicy, których adresy dodasz do listy zaufanych adresów e-mail. Z innych adresów dokumenty nie będą przyjmowane. Jedyne, co musi wykonać teraz pracownik, to przygotować wiadomość, wprowadzając poprawny adres e-mail oraz załączając dokument. Dodatkowo może wpisać treść wiadomości, dzięki czemu pojawi się ona później w portalu biura. Tak wysłane dokumenty trafią do portalu biura, bez konieczności logowania się do aplikacji i posiadania konta Insert. Kolejna zmiana dotyczy konfiguracji, w których udostępniona jest jedynie usługa dokumenty w portalu biura. Ustawienia może zmieniać zarówno klient z poziomu aplikacji webowej, jak i biuro z poziomu programu księgowego. Ze strony klienta biura możliwe jest ustawienie powiadomień o terminie dostarczenia dokumentów do biura rachunkowego, jeżeli termin został ustalony przez biuro rachunkowe. Dodatkowo termin dostarczenia dokumentów będzie widoczny w widoku dokumenty. W przypadku, gdy biuro nie ustawiło ze swojej strony powiadomień o odrzuceniu dokumentu, ustawienie to można włączyć od strony klienta. Dla biura rachunkowego udostępniono możliwość konfiguracji powiadomienia o pojawieniu się nowych dokumentów dodanych przez klientów biura. Aby włączyć to powiadomienie, należy wejść do ustawień z poziomu aplikacji księgowej. Można tam również zdecydować, jak często oraz kiedy takie powiadomienie powinno się wysłać. W powiadomieniu będzie prezentowana lista klientów biura, którzy przesłali nowe dokumenty. Kolejno możliwe jest także określenie terminu dostarczenia dokumentów przez klienta biura rachunkowego w ramach warunków umowy z tym klientem. Możliwość włączenia klientowi biura powiadomień o terminie dostarczenia dokumentów, gdy określony jest ten termin. Możliwość włączenia klientowi biura powiadomień odrzucenia dokumentu. Domyślnie powiadomienie to jest włączone jako wysyłka wiadomości e-mail. Portal biura. Usługa dokumenty.